Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidor, a was chcę zaprosić na kolejny odcinek z Cleverbota! Tak, poprzedni odcinek może nie był tak bardzo fascynujący, jakbym mógł powiedzieć, że pierwszy odcinek, dlatego dzisiaj nie skupiam się już na samym sobie. Dzisiaj jedziemy z koksem, jeżeli chodzi o innych twórców. No i dziś jest ten dzień, dokładnie tak, 22 września, godzina równo 9. Jest to dzisiaj ten dzień, w którym to znajdziemy mojemu serdecznemu, łysemu przyjacielowi dziewczynę. Dokładnie. Znajdziemy mu dziewczynę i będziemy mu jej ładnie szukać, tak więc jedziemy z koksem. Dobra. Zaczynamy od przywitania się. Cześć, witam serdecznie. Jak masz na imię? Mam na imię... dam się Karol. Jesteś chłopakiem? Jak najbardziej tak. Napisz mi coś miłego. Masz bardzo ładne oczy. Dzięki, ty też. A jakiego koloru mam oczy? Kurwa, ja pierdolę, co tu za Matrix się odpierdala? Słuchaj, bo mam taką sprawę. Mam przyjaciela. No i no ja też i się pokłóciłam, co robić. Wypierdol mu skopa w ryj. A pomożesz mi? Jak najbardziej. To gdzie? No nie wiem, kurwa, gdzie mieszkasz? Ok. To bardzo źle wygląda. Zajebiście. Zapukaj do drzwi. Wy to słyszeliście? Aż... Mam packę na muchy! Tak to my się bawić nie będziemy! Tak to my się bawić nie będziemy! Okłamałaś mnie! Milion wykrzykników. Jestem chłopakiem. A ja... Generalnie... To nie wiem. No właśnie. Słuchaj. Mam do ciebie... Pytanie. Jak masz na imię? To jest ważne w sumie. Bardzo ważna informacja, która zmieni losy całego świata i okolic. Dziękuję bardzo za to. No to jak ci na imię, dziewczę? A zgadnij. Karolina? Podobno jesteś chłopakiem. Beata ci na imię, prawda? To jesteś dziewczyną. Ja jestem kurwa chłopakiem! No to cię kocham. Ale właśnie jest problem. Mój znajomy, serdeczny łysolec, stolec, nun, czako, ręka, potrzebuje on dziewczyny. Czy... Chciałabyś jego zostać dziewczyną? Chcesz zostać jego chłopakiem? Jestem dziewczyną. No bo mój przyjaciel szuka dziewczyny. A ja chłopaka. No właśnie, ty szukasz chłopaka. A on dziewczyny! Logiczne! I czy chciałabyś zostać jego dziewczyną? Tak! Zakol! Masz już dziewczynę! W takim razie, jak ci na imię? Przyjdziesz? Przyjdę. Ale jak się nazywasz? Wiktoria! A ile masz lat? Tyle co ty. Ja mam lat 20. No dajmy na to 20. Żart, ja 23. Kurwa, nie dość, że mu znalazłem dziewczynę, to jeszcze starszą od niego! Kurde. Ale fajnie. A dostanę
zaproszenie na ślub? No wiem. Czy dostanę zaproszenie na ślub? Litwo. Czy dostanę zaproszenie na ślub? Czyj ślub? Wasz. Mój. Tak, na twój ślub. Tak to nie. Czyli tak czy nie? No raczej tak. No kurde, no i elegancko. Ja tu kurde będę normalnie świadkiem koron... Co? Nie słucham muzyki. A czego słuchasz? Ciebie. No kurde, no... Nic zadać i słychać, proszę państwa. To kiedy się z Mateuszem spotkasz? A kiedy chcesz? Spotkaj się z nim jutro. W Warszawie. Ale przyjedziesz. Prawda? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Nawet ci nie znam. Ale nie mnie! Jego! Jeżeli Mateusz przyjedziesz, to napisz: jestem Paulina. Zaki, masz kurwa zadanie. Pisz: jestem Paulina. No więc w taki oto sposób, proszę państwa, zdobyliśmy dziewczynę dla Zakolnikowa TV. Zakol, możesz być szczęśliwy. Właśnie wybranka twojego życia, serduszka, nazywa się Paulina. I ona na ciebie czeka, przyjedzie specjalnie dla ciebie, tak więc szykuj się na nią, bo... No wiesz, chłopie, no... No przygotuj się jakoś, no kurde, no wiesz, o co chodzi. Dobra, dzięki za uwagę, to w ogóle jest odcinek na zapas nagrywany, bo przed chwilą nagrywałem drugi odcinek, który wyszedł w mojej opinii całkiem też spoko, chociaż wydaje mi się, że ten jest trochę śmieszniejszy, bo jednak tutaj znajdujemy dla mojego przyjaciela dziewczynę, no i najwidoczniej udało się znaleźć. Nawet ci znalazłem starszą, tak więc słuchaj, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rady, to pisz do mnie śmiało. Dobra, ja serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Cleverbota i nie tylko. Trzymajcie się, cześć. I jeżeli się spodobało, to zostaw łapeczkę w górę subskrybera. I linki do moich socjali są w opisie. I w ogóle ten odcinek nagrywałem z kamerki telefonowej, dlatego może być trochę inna jakość. Wydaje mi się, że trochę nawet lepsza, więc będziemy coś w tym wypadku będziemy trochę kombinować. Ewentualnie pożyczę od mojego taty pożyczę aparat i będzie jeszcze lepsza jakość. No, dziękuję za uwagę. Elo.